Witam. W dzisiejszym kolejnym filmiku zaprezentuję następny zabytkowy silnik z powiększającej się kolekcji zabytkowych silników firmy ZAWEX. Tym razem jest to silnik bardzo dobrze znany w dzisiejszych czasach niemieckiej firmy Siemens. Jest to silnik o mocy 3,7 kW, trójfazowy o prędkości 1410 obrotów na minutę o współczynniku mocy 0,83. Silnik jest zamontowany na oryginalnym wózku transportowym. Silnik jest ciekawy m.in. ze względu na budowany fabrycznie przełącznik trójkąt gwiazda. Trafił do ZAWEX-u w kiepskim stanie, został odremontowany, a proces restauracji tego silnika jest udokumentowany pod koniec filmu. Teraz opowiem krótko na temat historii producenta silnika w firmie Siemens Schuckert. Siemens Schuckert powstała w 1903 roku poprzez nabycie przez firmę Siemens Halske, czyli ówczesnej firmy Siemens, przedsiębiorstwa Schuckertwerke zajmującego się produkcją energii elektrycznej i montażem silników elektrycznych w samochodach. Początki firmy Siemens Halske sięgają połowy XIX wieku. Niemiecki wynalazca inżynier Werner von Siemens utworzył w Berlinie 12 października 1847 roku przedsiębiorstwo Siemens Halske. W 1848 roku Siemens Halske zbudowała pierwszą długości 500 km długodystansową linię telegraficzną pomiędzy Berlinem a Frankfurtem nad Menem. W 1850 roku młodszy brat założyciela, Carl Wilhelm von Siemens, otworzył przedstawicielstwo w Londynie, a w 1855 roku kolejny brat Wilhelma Siemensa, Karl Hermisch von Siemens, otworzył przedstawicielstwo w Sankt Petersburgu. W 1866 roku wynaleziona przez Siemensa prądnica prądu stałego, napędzana przez młyn wodny, wykorzystana została do wytworzenia prądu, którym zasilono pierwsze na świecie elektryczne oświetlenie uliczne w Godalming w Wielkiej Brytanii. W 1995 roku przedsiębiorstwo wygrało przetarg na budowę sieci elektrycznej oraz elektryfikację oświetlenia w Łodzi, ale nie podjęła się jego realizacji. W 1997 roku Siemens Halske została przekształcona w spółkę akcyjną. W 1903 roku po przyjęciu firmy Schuckertwerke utworzono dwa działy produkcyjne. Pierwszy na bazie istniejącej Siemens Halske, produkujący urządzenia słaboprądowe, i drugie Siemens Schuckertwerke, zajmujący się urządzeniami silnoprądowymi. W 1929 roku kapitał akcyjny koncernu wynosił 225 milionów reichsmarek, obroty roczne 800 milionów reichsmarek, a liczba zatrudnionych pracowników sięgała 137 tysięcy. Już w 1936 roku na koncert przypadało 31% obrotu całego przemysłu elektrotechnicznego. W 1938 roku liczba zatrudnionych pracowników zbliżyła się do 190 tysięcy ludzi. Podczas II wojny światowej Siemens AG zajmował istotną rolę w nazistowskim systemie państwowych monopoli stworzonych na potrzeby gospodarki wojennej Niemiec. W czasie II wojny światowej większość produkcji koncernu była kierowana na potrzeby armii. Siemens AG uczestniczył m.in. w produkcji pocisków V1-V2. W 1943 roku koncern zatrudniał 250 tysięcy ludzi. W okresie powojennym w 1950 roku Siemens Halske rozpoczął produkcję komputerów, półprzewodników, pralek i sztucznych rozruszników serca. W 1966 roku Siemens Halske, Siemens Schuckertwerke i Siemens Reinigerwerke połączone zostają w spółkę Siemens AG. W 1980 roku koncern wyprodukował pierwszą cyfrową centralę telefoniczną. W 1990 Siemens AG przejął upadającą firmę Mixdorf Komputer, tworząc na jej bazie nowe przedsiębiorstwo informatyczne. W 1997 roku Siemens zaprezentował pierwszy na świecie telefon komórkowy z kolorowym wyświetlaczem działającym w systemie GSM. Pod koniec lata 2011 roku koncern ogłosił swoje wycofanie z energii jądrowej. Ogłoszenie jest odpowiedzią na jasne stanowisko społeczeństwa i polityki w Niemczech za odejściem od energii jądrowej po katastrofie w japońskiej elektrowni atomowej Fukushima. A teraz prezentacja silnika. Teraz na pierwszym planie widzimy czarne pokrętło od przełącznika trójkąt gwiazda. Teraz mogą Państwo zobaczyć zachowaną oryginalną tabliczkę z silnika. Teraz mogą Państwo zobaczyć tabliczkę znamionową przełącznika trójkąt gwiazda.